Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o lodowcu na Merkurym, puszystej planecie oraz pierwszych zdjęciach teleskopu Euclid. Zaczynamy od Merkurego, na którym naukowcy wykryli ślady po solnym lodowcu. Solne lodowce są to lodowce, które zamiast być zrobione głównie z zamarzniętej wody, składają się głównie z różnego rodzaju pokładów soli. Na Ziemi tego typu lodowce są dziś obecne m.in. w górach Zagros w Iranie. Zespół naukowców z Planetary Science Institute, analizując zdjęcia powierzchni Merkurego oraz pomiary grawitacji planety, doszedł do wniosku, że w przeszłości na północnym biegunie planety istniał solny lodowiec. Lodowiec ten mógł utworzyć się z zapadającej się pierwotnej atmosfery Merkurego w trakcie długich merkuriańskich nocy. Gdy woda w końcu wyparowała z powierzchni Merkurego, pozostawiła po sobie złoża soli i gliny, które utworzyły lodowiec. Lodowce te mogły przez ponad miliard lat utrzymać w sobie substancje lotne jak para wodna. Na Ziemi istnieją organizmy, które są w stanie przeżyć w ekstremalnych warunkach, m.in. na terenach o wysokim zasoleniu. Obecność soli w przeszłości na Merkurym sprawia, że mogło na nim powstać życie. Wystarczająco głęboko pod powierzchnią planety w odpowiednio zasolonym środowisku mogły istnieć organizmy podobne do ziemskich ekstremofili. Aby zbadać planety spoza naszego Układu Słonecznego, astronomowie wykorzystują spektroskopy. Gdy planeta przejdzie na tle tarczy swojej gwiazdy, część światła pochodząca od gwiazdy przejdzie przez atmosferę planety. Pierwiastki zawarte w atmosferze planety blokują niektóre długości fali świetlnej. Analizując widmo pochodzące z takiego układu, astronomowie są w stanie określić skład atmosfery planety. Zespół astronomów pod przewodnictwem naukowców z Instytutu Astronomii Lowańskiego Uniwersytetu Katolickiego, analizując obserwacje wykonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba, zbadał atmosferę planety WASP-107b. Planeta WASP-107b krąży wokół gwiazdy niewiele mniejszej oraz chłodniejszej od naszego Słońca. Gwiazda WASP-107 znajduje się około 200 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Panny. Sama planeta ma masę zbliżoną do masy Neptuna, lecz jej rozmiar prawie dorównuje rozmiarowi Jowisza. Już z samych tych dwóch wartości można założyć, że planeta posiada grubą, rzadką atmosferę. Jest ona bardziej puszysta niż gazowe planety z naszego Układu Słonecznego. Dzięki temu astronomowie byli w stanie zajrzeć w głębsze warstwy atmosfery WASP-107b. Na podstawie obserwacji spektroskopowych wykryli oni obecność wody, dwutlenku siarki oraz chmur krzemianowych w atmosferze planety. Nie wykryli natomiast żadnych śladów metanu, co może wskazywać na istnienie wewnętrznego ciepła. Obecność dwutlenku siarki była zaskoczeniem dla naukowców. Na podstawie wcześniejszych modeli atmosfery WASP-107b nie powinien on w niej występować. Zdaniem naukowców do powstania dwutlenku siarki przyczynia się to, jak rzadka jest atmosfera WASP-107b. Wysokoenergetyczne fotony są w stanie przebić się do niższych warstw atmosfery, gdzie pod wpływem tych fotonów są w stanie zajść reakcje chemiczne produkujące dwutlenek siarki. Krzemianowe chmury w atmosferze WASP-107b powstają podobnie do chmur na Ziemi. Krzemianowe opary unoszą się do wyższych warstw atmosfery, gdzie krystalizują się i tworzą chmury. Po pewnym czasie z chmur tych może spaść krzemianowy deszcz. Badania te pomogły nam lepiej zrozumieć, jaki klimat może panować na odległych planetach. Choć teleskop Webba świetnie nadaje się do obserwacji i badania pojedynczych obiektów, to słabo spisuje się on w przeglądzie nieba. To zadanie przypadło nowemu teleskopowi kosmicznemu Euclidesowi. Zadaniem tego teleskopu jest zrobienie przeglądu nieba, który ułatwi naukowcom badanie ciemnej materii oraz ciemnej energii. Materia, którą widzimy na co dzień, stanowi niecałe 5% z tego, z czego składa się wszechświat. Około 25% stanowi ciemna materia, natomiast około 70% ciemna energia. Ciemna energia jest odpowiedzialna za powolne przyspieszanie tempa rozszerzania się wszechświata. Natomiast ciemna materia jest to materia, która nie reaguje w żaden sposób ze światłem widzialnym czy innymi spektrami fali elektromagnetycznej, lecz posiada własną grawitację. Aby pomóc astronomom zbadać ciemną materię oraz ciemną energię, teleskop Euclid w ciągu 6 lat będzie obserwował kształty, odległości oraz ruchy ponad miliarda galaktyk znajdujących się nie więcej niż 10 miliardów lat świetlnych od nas. Dzięki temu stworzy on trójwymiarową mapę kosmosu. To, co wyróżnia teleskop Euclid od innych teleskopów, to duże pole widzenia przy jednoczesnej dobrej rozdzielczości. Choć teleskop Webba czy Hubble'a są w stanie zrobić lepsze zdjęcia pojedynczych obiektów, to Euclid jest w stanie zrobić wystarczająco dobre zdjęcie o wiele większej ilości obiektów na jednym zdjęciu. Gdzie teleskop Webba czy Hubble'a musiały zrobić wiele zdjęć, aby sfotografować np. pobliską galaktykę, tak Euclid będzie w stanie zmieścić ją całą na jednym zdjęciu. Niestety, Euclid nie będzie w stanie zrobić przeglądu całego nieba. Nasza galaktyka Droga Mleczna oraz pył w Układzie Słonecznym zbytnio przeszkadzają w obserwacjach. Z tego powodu przegląd teleskopu Euclid obejmie około 1/3 nieba. Zajmie mu to około 6 lat. Teleskop zacznie obserwacje naukowe na początku 2024 roku. Póki co wykonał on jedynie kilka obserwacji, dzięki którym technicy zajmujący się misją oraz naukowcy mogą upewnić się, że teleskop działa poprawnie. Zdjęcia te przedstawiają gromadę w Perseuszu, galaktykę spiralną IC 342, galaktykę nieregularną NGC 6822, gromadę kulistą NGC 6397 oraz mgławicę Koński Łeb. Gromada w Perseuszu jest to gromada galaktyk znajdująca się około 240 milionów lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Perseusza. W gromadzie tej znajduje się około 1000 galaktyk. To, co widzimy w tle, to nie gwiazdy, lecz również galaktyki oddalone od nas o 10 miliardów lat świetlnych. Badając te galaktyki, zarówno bliskie, jak i dalekie od nas, astronomowie będą w stanie badać ciemną materię. Galaktyka spiralna IC 342 oddalona jest od nas o 11 milionów lat świetlnych. Teleskop Euclid był w stanie zmieścić całą galaktykę na jednym zdjęciu. Sama galaktyka przypomina naszą Drogę Mleczną. Badając tego typu galaktyki, możemy dowiedzieć się czegoś więcej o naszej Drodze Mlecznej. Galaktyka nieregularna NGC 6822 znajduje się około 1,6 miliona lat świetlnych od nas. We wczesnym wszechświecie większość galaktyk początkowo była nieregularnymi galaktykami. Dopiero z czasem w niektórych z nich utworzyły się ramiona spiralne, obecne chociażby w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Gromada kulista NGC 6397 jest zbiorem setek tysięcy gwiazd znajdujących się 7800 lat świetlnych od nas. Teleskop Euclid był w stanie zmieścić całą gromadę na jednym zdjęciu i jednocześnie pozwalając na wyraźne oddzielenie pojedynczych gwiazd z tej gromady. Mgławica Koński Łeb jest gwiezdnym żłobkiem, w którym powstają nowe gwiazdy. Na zdjęciu widocznym w tej chwili naukowcy mają nadzieję znaleźć wiele młodych gwiazd oraz planet wielkości Jowisza czy brązowych karłów. Choć misja teleskopu Euclid jeszcze się nie rozpoczęła, to już zachwycił on naukowców jakością wykonanych zdjęć. Czas pokaże, jakich nowych odkryć dokonają dzięki niemu astronomowie. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.